Pamiętacie to moje akwarium z łatwą aranżacją, które zakładałem już jakiś czas temu? Zdradzę wam sekrecję, że z takich filmów jak ten uzyskasz odpowiedzi na pytanie, które najczęściej jest mi zadawane. Czyli jak ja to robię, że rośliny rosną? Zgadnijcie, co się z nim stało. Dokładnie, zarosło dość mocno. Tak się złożyło, że przez jakieś 3-4 miesiące nic przy tym zbiorniku nie robiłem. Prawie nic, no bo wiecie, wymieniłem tam ze 4 razy wodę, 20% i dokarmiłem ryby, no bo zagościły tam teraz gupiki. Nie miałem co z nimi zrobić, więc je tam włożyłem. Zbiornik tak troszeczkę zaniedbałem z uwagi na to, że myślałem, że będę go po prostu likwidował. No, ostatecznie przez to, że mam kilka innych, które też chcę zlikwidować, to taki szybki filmik na temat moich zmagań z tym zbiornikiem, jak tam próbowałem przywrócić jego poprzedni blask. W pierwszej kolejności tutaj za dużo już zbiornik był zbyt przerośnięty, żeby się bawić w jakiekolwiek przycinanie, dlatego postanowiłem, że większość roślin, które tam są, wyrwę. Wyrwałem praktycznie całą rotalę i niestety, no ale większość z tej rotali idzie do wyrzucenia. No bo nie mam co z nią zrobić. Piszecie do mnie na Liksie ani na Allegro, tak więc nie mam co z nimi zrobić. Wszystkie inne zbiorniki są już na tyle pełne, że nie chcę tam dokładać roślin. Zresztą w innych zbiornikach, jak widzicie, też przydałaby się mocna przycinka, ale no po kolei. W zbiorniku myślałem, że już nie przetrwały te epifity, które tam były, no ale na szczęście pomyliłem się pod spodem, pod tą taką taflą całej tej rotalii. Było dość sporo epifitów. Tutaj w tym przypadku mamy mikrozoria oraz anubiasy. Kilka gatunków anubiasów, już dobrze nie pamiętam, jakie tam były odmiany. Dodatkowo przez to, że nie przycinałem Monte Carlo, tego, który był przyklejony do skały, Monte Carlo się odkleił. Na szczęście, jak on był przy tej powierzchni, to on tam miał na tyle dużo światła przez cały okres czasu, że no, rozrastał się cały czas. Niestety to, co było na dole, nie przetrwało w większości, chociaż jak zobaczycie na nagraniu, część z tych roślin, które trawnikowych, które tam było na tym pierwszym planie, dały sobie radę i jakoś tam przetrwały. Myślę, że gdybym nawet zostawił tak, jak jest, nie sadzał na ten pierwszy plan niczego, to one by się rozrosły z czasem. Tylko no, po co czekać, skoro ja mam tak dużą ilość tych roślin dodatkowych, że mogę sobie na to pozwolić, żeby wszystko gęsto dosadzić. Monte Carlo dosadzam na pierwszym planie. Na pierwszym planie dodatkowo jeszcze dorzuciłem troszeczkę kulek linii antorfowej. Gdzieś tam mam u siebie, kiedyś dostałem z hordy troszeczkę. Jeszcze nie zużyłem wszystkich, także akurat się przydadzą. Myślę, że dzięki temu ten pierwszy plan będzie się lepiej rozrastał. Nie dodawałem tam z tyłu, no bo z tyłu mam rośliny, które nie czerpią takich, nie pobierają tak bardzo pokarmu z podłoża. One mają słabo, rotala ma słabo rozwinięty ten system korzeniowy, przynajmniej w tych moich zbiornikach, które ja mam u siebie. Dlatego tam tego tak nie dodawałem. Epifity częściowo położyłem po prawej stronie zbiornika, a częściowo powtykałem z powrotem na skałę. Myślę, żeby ta skała troszeczkę bardziej teraz obrosła epifitami, aniżeli jak i tym Monte Carlo. Monte Carlo oczywiście też mi zostało i tam przykleiłem, no bo nie miałem co z nim zrobić. Trochę tak nie wiem, czy to za bardzo tam pasuje. Nie chciało mi się dłubać tej skały, tak szczerze powiedziawszy, bo chciałem szybko zrobić tę przycinkę, a tam były te takie fleki z tych poprzednich, z tego poprzedniego kleju, tam gdzie było akurat Monte Carlo przyklejone. No i postanowiłem, że zakryję to właśnie dając tam te rośliny. Nad zbiornikiem dalej świeci 20 W. Dalej tutaj filtruję tylko i wyłącznie jeden filterek, ten kaskadowy. Myślę, że to jest troszkę mało, jeżeli tam teraz dałem tak dużo ryb. Wrzuciłem tam, nie wiem, 100-150 gupików. No nie miałem co z nimi zrobić. Wiem, że tam jest ich zbyt dużo na tak małą ilość zbiornika, ale no niestety nie mam co z nimi zrobić. Nie chcę ich mieszać z innymi swoimi liniami, bo tam staram się wyciągnąć takie gupiki, które będą miały dwa miecze bardzo długie, bo i też jeden miecz bardzo długi z tyłu ogona. W przyszłości może będę to jeszcze oddzielał na inne zbiorniki. No i tam jest taki raj dla samczyków. Tam jest kilka tylko i wyłącznie tych samców, a reszta same samice. Jak zbiornik będzie zarastał, to myślę, że nawet w tym odcinku je zobaczycie, albo przebitki już były, albo będą. Sam nie wiem, no bo zanim odcinek będzie opublikowany, to pewnie trochę czasu jeszcze minie, bo mam tego materiału ostatnio dla was naprawdę dużo i materiał jest ciekawy. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co jest na kanale, podoba wam się to, co robię. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam was na mojego Liksa, na moje Allegro. Kupując ode mnie, wspieracie rozwój mojego kanału, dokładacie swoje 3 grosze do tego, żeby ten kanał był większy, żebym mógł robić lepsze materiały. Zapomniałem jeszcze dodać. Akwarium jest na ziemi ogrodowej. Tak, dokładnie na ziemi.
Ziemia została przykryta żółtym, zwykłym piaskiem. I w zbiorniku nie ma żadnych klonów i nigdy w nim nie był. Nawet gdy zostawiłem zbiornik na tak długo, jak wspomniałem na początku filmu, nic się w nim nie wykoleiło. Nawet jak wrzuciłem tutaj również 100 gubików, co przy takiej filtracji, gdzie jest tylko mała kaskadka, nawet mnie zdziwiło. I tutaj jest przykład po prostu tego, jeżeli akwarium jest dobrze ustabilizowane, to potrafi wybaczać błędy właściciela. Akwarium ciężko powiedzieć, jak długo działa, bo pierwsza warstwa wysypana została do zbiornika jakieś 3 lata temu, potem po roku mocnej eksploatacji dosypałem tam jeszcze trochę świeżej ziemi i postawiłem akwarium z czerwonymi roślinami. Ostatecznie znowu przełożyłem to podłoże do tego zbiornika, w którym teraz jest i tu działa jakieś 11 miesięcy. I przy przekładaniu nie dodawałem świeżej ziemi. Jest tylko ta, która była używana, no i jak widzicie, wszystko ładnie rośnie.